Chcesz sprawdzić moje tereny? Tutaj, łowczyk. Klan Nieba wita cię na terenach łowieckich, czempionko. Starczy, Aloy. Jasne. Te ziemie od pokoleń służą szkoleniu naszych myśliwych. Jestem pewna, że i dla ciebie będą wyzwaniem. Daj znać, gdy zmienisz zdanie. No, nienawidzę chodzić po tym czymś. Cudzoziemko?
ją wyłączę amunicją poważającą. Żyjesz tam? Ile gruzu. Co tu się stało? Lepiej się temu przyjrzeć. Powinnam się jeszcze rozejrzeć, zanim pójdę. Więcej gruzu. Natomiast trop prowadzi w górę. Chyba pora przejrzeć ten gruz. Powinnam się jeszcze rozejrzeć, zanim pójdę. Chyba pora przejrzeć ten gruz.
Powinnam się jeszcze rozejrzeć, zanim pójdę. Powinnam się jeszcze rozejrzeć, zanim pójdę. Thank you.
Patrz ty tylko na to. Zmienił się tu
kupel lodu. Długo będzie mi potrzebne. Cudzoziemko proponuje honorowy handel. Niech twe ostrze jaśnieje.
Na pewno niczego nie potrzebujesz? Honor i siła! Buntownicy. Tak jak mówił żołnierz Tenaki. Co oni robią w tych ruinach? Fałszywy alarm!
szkoda, że Karol nie jest tu razem ze swoim szefem. Brody! Jesteśmy atakowani! Żadnych śladów, chyba trudno. Prawie dałam się złapać. To jest coraz gorszy. Nie czuję już walki. Coś tam jest? Udało się. To wygląda jak jakieś wykopaliska. Jeśli znajdę kogoś, kto tu rządzi, będę mogła się dowiedzieć, co knują. Tym razem wezmę ze sobą jakieś skóry. Chyba coś widziałam. No to idź i sprawdź.
Więc buntownicy wydobywają rzeczy z dawnego świata. Ale po co? Tak myślałam. Temperatura na śnieg. Żadnych intruzów. Cóż, odmroź mocno palce, dzięki, że pytasz. Zdaje się, że używali płomienia, by się dostać do środka. Przyda się, jeśli to dobrze rozegram. Upadnie, a wraz z nim cały opór. Przyjdzie czas na zemstę. Powracam do pracy. Następnym razem będę...
było tak cicho i miło. To nie zajmie długo. Zła decyzja, cudzienko. Starożytny klucz. Bunkier. To tam próbowali się dostać? Drzwi są zamknięte. Może otworzy je ten znaleziony klucz. Zobaczmy, co tak zaciekle chronią buntownicy.
wygląda trochę jak jakiś magazyn. To im zrobi trochę kuku. Wszystkich inżynierów i robotników. Znaleźć Nora, która rozwala nasze placówki. A jeśli ktoś jeszcze raz nazwie ją przy mnie zbawczynią albo czempionką, to zmiażdżę mu krtań. Asero, potrzebujemy cię. Nie panikujcie, zaraz przyjdę. Macie ją znaleźć i ma być martwa. I przynieść mi jej fokus, jak skończycie. Silence by się wkurzył, jeśli zdobędę te dane. A więc to tak. Silence działa razem z synami Prometeusza. Te zwoje, mnóstwo projektów broni, w zasadzie wiele wersji jednego. Żaden nie jest ukończony. Eksperymentowali z ogniwami ze Starego Świata. Jest ich tutaj mnóstwo, więc synowie Prometeusza chcą stworzyć broń w oparciu o pradawną technologię. Pomagali Silence'owi stworzyć nitkę. Cokolwiek to jest, wykorzystuje ogniwa. Mimo wszystko jeszcze tego nie skończyli. Jeszcze. Jeśli zdestabilizuje to ogniwo, powinnam wywołać reakcję łańcuchową,
która wysadzi bunkier. Bez bunkra, bez ogniw, bez nowej broni. Będzie tylko kilka sekund na ucieczkę przed wybuchem. Teraz w nogi! Skoro synowie Prometeusza wiedzą, kim jestem, powstrzymanie ich nie będzie łatwym zadaniem. Przynajmniej znam jej imię. Asera, przywódczyni. Powinnam pomówić z Elendem. Może on wie, kto to.